Dzisiaj zagramy w Zoonomali, ponieważ złe anomalie zagnieździły się we wrocławskim zoo, a naszym zadaniem jest oczywiście je pokonać, tak więc spróbujemy to zrobić. Mamy tutaj oczywiście kascenkę, wy widzowie zostawcie oczywiście jedną łapę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Co mówi nam misja? Zoo zostało przejęte przez potwory z innego wymiaru. Musimy zachować ostrożność i musimy się oczywiście ich pozbyć, ponieważ przybyły do zoo. Z tego co widzę, mamy tutaj jakiś klucz, który został podzielone na 20 kawałków i te kawałki zostały rozrzucone po całym zoo. Jeżeli zbierzemy wszystkie kawałki, zdobędziemy masterki, będziemy w stanie się pozbyć tych anomalii. Czyli musimy zebrać wszystkie szardy, aż 20 szardów i wtedy po rozwiązaniu wszystkich zagadek anomalie znikną. Dostajemy tutaj Bluma Bank, czyli to jest jakaś nasza broń, która będzie... O, to jest jakby broń, która pozwoli nam bronić się przed anomaliami. Będziemy mogli z niej strzelać, aby pozbyć się anomalii, albo pozbyć się radiacji lub coś w tym stylu, a także chyba będzie to będzie ta broń odpychała te anomalie, przynajmniej tak to wygląda. No i jestem, patrzcie na to, już jestem w naszym pięknym wrocławskim zoo. Zobaczcie jak ono wygląda, dokładnie tak. Znajdź żarówkę i załaduj swoją broń. Okej, trzymaj się z daleka. Okej, czyli tu będą anomalie w środku i chyba jeżeli chodzi o żarówkę, to prawdopodobnie podnieś żarówkę. Teraz musimy użyć naszej broni, tylko... O, ona wykrywa! Okej, ciekawe, ciekawe. Spróbujmy ją naładować i... Kabum! Ha, zadziałało! Co to... Okej, dobra. Skończyły mi się żarówki, czyli nie mogę używać, ale patrzcie na to. To ma być anomalia? To jest jakiś słodziak. Widzowie, napiszcie w komentarzu, jak go nazwiemy. Jest... Tylko nie mógł, okej? Bo mógł to był w Pokémonach. Ja wiem, że on przypomina Muka, ale każde inne imię jak najbardziej się nada. Dobra, idziemy dalej. Musimy znaleźć więcej tutaj chyba żarówek, o ile się nie mylę. Use your bloom spectrum. O, to fajnie. Okej, sprawdź za pomocą... Okej, czyli za pomocą mojego super urządzenia możemy sprawdzać, która dźwignia jest dobra. Czyli ta jest dobra. Okej, otwórzmy, przekręćmy i otworzyły się drzwi. O, to ci dopiero numer. Mamy więcej naszych słodziaków. Dobra, przeskanujmy je. Ewidentnie świecą się na zielono, to znaczy, że anomalie, to są anomalie. Niestety, będziemy musieli się ich pozbyć. Teraz wejdź do zoo i znajdź kryształy. I to tyle? To jest taka prosta misja? Niemożliwe, żeby to było aż tak proste. W sumie, jak widzicie, zoo wygląda w ten sposób i obawiam się, że tutaj może być... Słyszę je. Ja je słyszę, gdzieś w oddali je słyszę. Mamy jedną żarówkę, więc spoko. Czy ja mogę zbierać po prostu... Mogę zbierać żarówki, okej, nice, pięknie. Weźmy sobie to, pyk, świetnie. I co mamy tu napisane? Trzymaj się z daleka. Dobra, postaram się trzymać w miarę blisko. Recycle, o, czyli tu możemy wrzucać różnego rodzaju śmieci po prostu. Dobra, mało istotne. Here my children live, tutaj żyją moje dzieci. Ha, ciekawa informacja, dobra. Chyba mamy już, co to było? O, kopnij lampę. Jak kopniemy lampę, to dostaniemy żarówkę. Dobra, mam już max żarówek, więc mogę w końcu wkroczyć do naszego wrocławskiego zoo i zobaczyć, jak wyglądają anomalie. O, jest brama, dobra, czyli to było dopiero takie wejście, gdzie kupujecie bilet i tak dalej, a teraz... O, widzę w oddali anomalię i nie podoba mi się to. Mamy też takie laserki z góry, one chyba symbolizują, o ile się nie mylę, właśnie... te szardy, ale... Oj, to jest ta wielka brama, okej. Czyli musimy zebrać 20 kryształów, to otworzymy tę wielką bramę i przepędzimy wszystkie anomalie. Dobra, tak więc idziemy. Pierwsze, co mamy na spotkaniu, to tutaj Z. Czemu to jest Z? Dobra, powinienem tu chyba wejść. Safe zone. Bezpieczna strefa. O, ciekawe. Co to jest? Opatrzcie na to. Okej, dobra. To już nie wygląda tak słodko, jak... Jeszcze przez chwilę wyglądało, patrzcie, mały zielony słodziak, co nie taki glutek, slimik, coś w tym stylu, a teraz nie. Oh my god, to jest dziwne, okej, to jest bezpieczna strefa, więc spróbujmy to. Trzeba użyć tego, trzeba użyć mojej broni, żeby aktywować most. Sprawdźmy, naładujmy ją maksymalnie. Bum. O, okej, przeładuj żarówkę. Czemu tu mija czas? O, czy ja mogę chodzić po linach? Nie mogę chodzić po linach, naprawdę, dobra. Czyli musimy używać żarówek, dobra, maksymalna moc. Bum. Okej, pierwsze ukończyłem, czy ja się muszę tam dostać. Okej, czyli muszę... Nie, coś... A, bo to w górę poleciało, dobra, spokojnie.
Użyjmy sobie tego. Maksymalna moc. Bum. Wychodzi na to, że nie mamy wyjścia i to jest jedyna droga. Czyli to jest safe zone, czyli to jakby tutaj się uczymy w jaki sposób. Jak ja mam to aktywować? Dobra, w sensie. O! Czy ja mam skoczyć stąd? No way. Dobra, czyli tu mamy pierwszą zagadkę do rozwiązania. W jaki sposób dostać się tam? Ha. Czy jakbym stamtąd skoczył, to by nie zadziałało. Czyli trzeba mieć jakiś sposób, żeby dostać się tam. Czy tam jest fragment? Tam jest chyba fragment, tak. Te promienie symbolizują fragmenty kluczy. Właśnie jestem w trakcie rozwiązywania zagadki i mamy tutaj dość ciekawą istotę. Kim ty jesteś? Czy ty jesteś jakimś zmutowanym strażnikiem tego zoo? Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że chyba ogarnąłem, w jaki sposób, tak powiem, zdobyć pierwszy fragment klucza. Ja próbowałem początkowo to rozwalić, przedostać się dalej, ale okazuje się, że jak sobie skoczymy... Oj, tym razem się nie udało, ale dobra, patrzcie na to. Naładujmy moc. Uwaga, uwaga, to jest prostsze niż myślicie. Pyk. Mamy odpalane i to, i to. Jeżeli stanę w tym miejscu, to się aktywuje i mnie teleportuje na drugą stronę. Dokładnie tak, tak trzeba było to zrobić. Dobra, łapiemy to. Proszę bardzo. Pierwszy shard zebrany z 20. Pięknie, udało się, pierwszy shardzik zebrany. Więc możemy iść dalej, tylko... No właśnie, to jest safe zone. A mi się wydaje, że... Chodźmy dalej. No właśnie, on może być dość niebezpieczny, więc lepiej się trzymać od niego z daleka. Pójdźmy w jakieś inne miejsce. Zobaczmy, co jeszcze ciekawego można zobaczyć w zoo. Co to jest? Co są goryle? Czy to są jakieś goryle anomalie? Okej, safe zone. Czy one robią mi krzywdę? To jest dobre pytanie. Mam naładowaną żarówkę, więc chyba git. Hello. To są krowy? Nie, bawoły? Nie, nie mam pojęcia, co to ma symbolizować. To muszą być jakieś goryle, dobra. Wchodzę do środka. Sio! Sio? Czemu one... Możesz nie... Ej, ziomek! Odejdź stąd. Ja tu mam wejść. Dobra, naciśnij. Naciśnij guzik. O, a ja mogę pod C kucać. Okej, okay, dobra. Gdzie ja... O nie, to będzie jakiś jeden wielki labirynt. Okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że w tym labiryncie nie będzie nic złego. Czuję się troszeczkę jak w Security Bridge w tym momencie, naprawdę. Kiedy gonił nas Moon. Dokładnie to jest ten moment. Dokładnie ten moment. Tam było wejście, czyli może na sam koniec. Tędy, i tu jest wyjście. Naciśnij guzik. Hello. Ale wielki, patrzcie na to, jaki słodziak. Jej. Nie wiem czemu, ale przypomina mi to taką srebrną kupę. Przepraszam, musiałem. To już po prostu nie mogłem. Nie mogłem inaczej. Dobra, musimy dostać się prawdopodobnie na górę. Czyli jakoś musimy. Wybacz kolego, ale muszę coś na tobie przetestować. Joink. Okej, okay, to na ciebie kompletnie nie działa. Dobra, to już wiemy, że na niego to nie działa. Czy ja powinienem... O, może... Tu było pres... Tędy przylazłem, ale co ja mam tak właściwie tutaj zrobić? O, ja mogę przez ciebie przechodzić. W sensie, częściowo mogę przez ciebie przechodzić. Zacząłem sobie chodzić w różnych kierunkach i zobaczyłem to, że mamy tutaj wejście na górę, więc sprawdźmy, co tu się kryje. Prawdopodobnie ja muszę dostać się na górę, więc tamto, że ja tam poszedłem do tego wielkiego, słodziaka, to była zła droga, po prostu. O, wow, ile to ma pięter! Dobra, spokojnie, tędy. Nie jest to aż taki skomplikowany labirynt, ale po prostu trzeba było się zorientować, że hej, musisz iść do góry. Nie idź w dół, tylko idź do góry. Nie musisz się spotkać z żadnym wielkim potworem. Twoja misja to iść do góry i odnaleźć... No właśnie, pytanie jest następujące. Co odnaleźć? Prawdopodobnie kolejny fragment klucza. Nie podoba mi się to. Czemu to jest zablokowane? Czy ja mam przejść tędy? O tak! Cześć kolego, teraz jestem na górze. Idealnie, idealnie. Dobra, tędy... Chodźmy może jakoś bardziej tu i teraz może tędy, ale to jest zakręcony labirynt, ale wydaje mi się, że jestem już bardzo wysoko, więc gdzieś tutaj prawdopodobnie jest shard i to w tamtym kierunku. Idealnie, czy ja mam pójść tam? Dobra, fragment klucza numer 2. Takich fragmentów, jak widzicie, musimy zebrać aż 20, więc na pewno będą kolejne odcinki z tej gry. Pyk, dzisiaj sobie wszystkiego raczej nie damy radę zrobić, bo to jest za długa gra, to jest za długa gra na jeden odcinek, ale dobra. Mamy dwa fragmenty i teraz wystarczy, że
O, coś się otworzyło, na to wychodzi. Bo mamy po prostu tutaj wyjście, a ja mam jedną żarówkę, więc przydałoby się tych żarówek mimo wszystko zebrać więcej. Chodźmy może tu. Nie jesteście agresywni. Na początku chyba te potwory... Ten ziomek będzie agresywny. Ten strażnik będzie na pewno agresywny. Na 100%. Co jest z tobą nie tak? What the hell? Dobra, dziwnie one, dziwnie te potwory wyglądają. Wyglądają strasznie tak... uncanny. Totalnie uncanny potwory. Dobra, chodźmy na chwilę tutaj. Do tych naszych... Hello? Dobra, nieważne. Ja patrzę na ich wielkie ślepia i mam takie... Co to jest? Czemu to żyje? Czemu to przylazło? I czemu to wylazło? O nie, przyszedł tutaj. Dobra, muszę się ciebie pozbyć. Wiem, że jesteś strażnikiem tego zoo, ale wybacz. Nara! Pa, pa! Dobra, przeładujmy. Szybko, szybko. O, zaklinował się, świetnie, nie muszę nic robić. Czy to są małpuchy? To jest małpi guy. Okej, okay, pytanie jest następujące, czy... Czy małpuchy są złe? Czy małpuchy są dobre? Siema. Cześć, małpeczki. Ho, ho! Nie! Chcesz się poba... Nie! Mamy informację, małpuchy są złe. To już oficjalne, małpuchy są złe, a ja muszę dostać się na samą górę, więc spróbujmy to zrobić w miarę szy... Okazuje się, że jak wciśniemy sobie, cześć małpucho, escape, to mamy całą mapę zoo, a także ilość shardów, jakie zebraliśmy. Czyli te shardy to tak naprawdę są fragmenty właśnie klucza. Dobra, czy ja mogę jakoś was szybko pominąć? Pobiec na górę. Ja muszę je odstraszać pewnie. Oj, tak, tak. Go away. Oślepiam je, dobra, dobra. No, no, no. Jak ja mam je? Ja, one są za szybkie. Dobra, nara i spadamy. Spadamy szybko, szybko. Ja muszę prawdopodobnie wejść tędy. Przekręcić to. Cokolwiek to robi, nie wiem czemu spadłem. Dobra, dobra, ucieczka. Przeładuj, przeładuj to szybko. Przeładuj to szybko. Dobra, usłyszałem dźwięk, to znaczy, że zrobiłem jakieś zadanie dobrze. Jestem właśnie w bardzo niebezpiecznym miejscu, ponieważ małpuchy chcą się tutaj dostać, ale raczej im się to nie uda. I to jeżeli przekręcę, to to się obróci. Tak, tak, wy tu nie wejdziecie. Idźcie sobie, głupie małpy. I dajcie mi, dobra, one już tu nie wejdą. Mają zablokowane wejście i nie powinny się tutaj dostać, więc mogę na spokojnie dostać się na samą górę po mojego szardzika, który jest chyba tam na samej górze, dokładnie. Okej, teraz mamy tak, musimy to przekręcić tu prawdopodobnie. One już tu nie wejdą, więc mamy spokój. Ale powiem tak, było dość ciężko to ogarnąć, żeby te małpuchy nie były w stanie tutaj się do mnie dobić. Gorzej jak one, nie, raczej nie powinny skakać. Raczej nie, tak mi się wydaje. Chociaż w ogóle ten kot w oddali też wygląda dość podejrzanie i czuję, że to będzie coś, coś trudnego. Dobra, obróćmy to. Mogę podłączyć się tutaj, czyli pod to. I chyba jestem już całkiem wysoko, jakby nie patrzeć. Zobaczmy. No, nawet, powiem szczerze. Dobra, i potrzebujemy teraz tak, obrócić. Dostać się na to górne i później jeszcze wyżej. Ojej, to jest trudne, to jest bardzo trudne. Więc spróbuję to jakoś ogarnąć. I teraz tak, to powinno tu. A, pod to musimy, czyli... O, idealnie, dobra, właśnie tutaj chciałem w tym kierunku pójść. Muszę być ostrożny, bo... Jak widzicie, jestem już bardzo wysoko. Jakbym tutaj spadł teraz, no to... No to byłoby niefajnie, tak od początku zaczynać. Tam się powinienem dostać? Raczej nie. Oh my god. Tutaj też nie? Ej, to w takim razie... Chyba pod to. Tak, 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 bo ja tutaj... Nie, czy ja tutaj... Nie, 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 na pewno nie zszedłem na dół. Ostrożnie. Tędy. Teraz to obróćmy. Jop. Okej. O-o. O-o. A to się nie ma gdzie podłączyć. To jest tu? Nie, a tam jest jakiś... A, i ja muszę to od... What? Ja muszę się odbić te... Dobra, 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 wszystko już rozumiem. To muszę się tam odbić jakoś. Chyba mogę się dostać na górę mimo wszystko, jeżeli uda mi się pod to jakoś podłączyć. Tylko... Czy to się uda tak obrócić idealnie, żeby tutaj wejść? Nie wygląda to aż tak idealnie, ale dobra, może się da, może spróbujemy. Jeszcze raz. I teraz pod to powinno być. Nie! Co jest grane? To jak ja mam się tutaj dostać? Chwila, moment, czekajcie. Tam się mogę odbić. Ja chyba mogę całe to obrócić z tej perspektywy. Obróćmy.
Nie, góra się nie obraca. Góra się nie obraca, ale... Teraz mogę dostać się tutaj i stąd mogę... Dobra, 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 idealnie. Czyli musimy wejść na to i wystrzelić się aż tam. Okej, tylko zobaczmy. Jeden X i drugi X, czyli tamten wystrzela dalej nas, a ten bliżej. Więc musimy wejść na ten bliżej X-ik, prawdopodobnie. Sprawdźmy. Czyli muszę stać tu. Uwaga, będę leciał, będę leciał. Chwila prawdy i... Nope, to jednak ten dalej, jednak ten dalej. Dobra, wszystko mamy pod kontrolą. Gorzej jak mi się skończą żarówki, bo... Jakby na to nie spojrzeć, została mi jedna. Okej, okay, let's go. Okej, okay, udało się, pięknie. Tam mamy też żarówkę, więc... Na pewno będzie mi to potrzebne i teraz tak. Stąd muszę jakoś tam na górę? No way. To jest niewykonalne praktycznie, chwila, chwila. Stąd, tu, to ja się odbiję. Czy ja muszę jakoś inaczej to... Chwila, moment. Że niby jak? Jak stąd tam? Nie pozostaje mi nic innego jak po prostu spróbować, chociaż mam jeszcze jedną opcję, a mianowicie... To aktywować i zeskoczyć tu. Tylko, że teraz, jak to obrócę... To co w takim razie się wydarzy? Czy odblokuje mi się jakieś przejście? Gdziekolwiek, zobaczmy tu. Oj nie, nie mam nawet jednej żarówki, więc mamy tutaj całkiem spory problem. Po wielu, wielu próbach z głupimi małpuchami w końcu się tu dostajemy. Prawdopodobnie to powinno mnie wystrzelić w tym kierunku i powinienem móc tam przejść i tam i dobra, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, powiem wam naprawdę, to jest ciężkie, ale jakimś cudem ogarnąłem i dobra, proszę mnie wystrzelić jak najdalej. Proszę, proszę i lecę. Okej, dobra. Chyba nie stanąłem w odpowiednim miejscu, więc spróbujmy jeszcze raz. Oj, niebezpiecznie i bardzo niefajnie, dobra. Tutaj. No jak nic, w tym miejscu. Dawaj, let's go. Lecę i... Dobra, udało się, tym razem się udało. Co prawda kosztowało mnie to jedną dodatkową żarówkę, ale mimo wszystko dałem radę. I teraz tutaj, jest fragment klucza, dobra, dobra. Wydaje mi się, sprawdźmy. Tak, to musi być to, na 100%. W końcu będziemy mogli opuścić te małpuchy. To było ciężkie, jestem ciekaw jakie będą kolejne misje, bo coś czuję, że na pewno nie będą łatwiejsze. I uwaga, lecę, lecę. Come on. I mamy to, dwa, w zasadzie trzy szardy mamy zebrane z 20, pięknie. Przeładujmy sobie to i wydaje mi się, że chyba mogę sobie stąd po prostu już pójść, skacząc w dół. Najprościej jak się da, czyli nawet nie będę tutaj nic przestawiał. Zobaczmy, gdzie jest kolejny szard. Właśnie, bo to co mnie ciekawiło. Spróbujmy tu. I teraz tu, weźmy sobie od razu żarówkę. One już czekają. Co ci jest? One są wściekłe te małpy, dobra. Spróbujmy tędy. I tutaj, auć, auć, auć. Otoczyły mnie. No nic, może mi się zginęło, ale przynajmniej mamy dodatkowy tutaj szardzik. Czyli mamy trzy szardy zebrane z 20. Zobaczmy, czy ja chciałem iść... A, w tym kierunku, właśnie, ten dziwny kot. Patrzcie na to, co to jest? Ja się pytam, co to jest? To jest jakiś wielki, przerośnięty... Dobra, tu jest ich więcej. Kotolamy, to są chyba kotolamy. Dobra, prawdopodobnie one też będą mnie tutaj w jakiś sposób atakowały. Pójdźmy tu. Czy one mogą tu wejść? Mogą wejść? Mogą wejść, mogą wejść. Co się patrzycie? Wynocha mi stąd. Dobra, aktywujmy sobie to. C, szybko, szybko, wstań, wstań, wstań i stąd. Lecę. Jo, ale daleko. Okej, okay, spoko. To nie powinno być aż takie trudne. I teraz stąd mogę dostać się tam. Ale, a, czyli tam, tyle że wyżej. Tak to, czy ja spadłem na... Tak, ja spadłem na dół. Cześć. Dobra, z tobą się przywitam. Ale wielki, patrzcie na to. Co jest grane. Dobra, siema. O, ty nie jesteś straszny. Idę w las, idę w las, co złego może się stać. O. No oczywiście, to jest dalsza część jakiejś, jakiejś tutaj zagadki. Dobra, zbierzmy żarówki i spróbujmy dostać się na samą górę. A, bo to jest w tym miejscu, to jest nisko. Ale i tak będę musiał całe to... Zostaw mnie, zostaw mnie. Nawet nie próbuj, nawet nie próbuj, nawet...
Tym razem udało mi się dostać kawałek dalej i przy dobrych wiatrach, jakbym skoczył z na przykład stąd, tam na dół, to bym zebrał ten fragment. Ale spróbujemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na pewno muszę to aktywować i na pewno muszę stanąć tutaj na samym czubeczku. I proszę mnie wystrzelić gdzieś daleko. Let's go! Ale to było useless, to nigdzie mnie nie teleportowało, kompletnie nigdzie. To było totalnie nieprzydatne. Dobra, spadam stąd. Spadam stąd czym prędzej. Nie mam pojęcia, czy to zadziała, ale spróbujmy użyć tej oto pięknej deski, która jest bardzo długa i nie widzę końca. Dobra, tutaj. I może to mnie przeteleportuje gdzieś na drugi kranie. Naprawdę prze... Serio? Serio? Oh my god. W końcu po wielu, wielu ciężkich próbach dostałem się do tego miejsca. Tylko pytanie jest następujące. Czy ta deska przerzuci mnie odpowiednio daleko i odpowiednio w odpowiednie miejsce? To chciałem powiedzieć. Spróbujmy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, czy to się uda. Miejmy nadzieję, że dam radę. Stoję w idealnym miejscu na samym czubeczku. Leć! Leć, Adam, leć! I... Oj, 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 chyba się dostałem w dobre miejsce. Tak mi się wydaje. Tu jestem. Czy ja powinien zeskoczyć na dół? Tak, one tu nie wejdą. Tam mamy przejście, później niby tam. Ciężko powiedzieć, na pewno wskoczyłem troszeczkę za wysoko, ale przy dobrych wiatrach, dobra, muszę chyba zeskoczyć na dół. Idealnie, i teraz tak, to jest ta długa deska, która tepnie mnie gdzieś na drugi kraniec? O nie, one są pode mną, one są pode mną. Te koty prawdopodobnie... Chociaż nie są... Dobra, nie są wystarczająco wysokie. Ale i tak im nie ufam. Będę musiał tu przeskoczyć chyba. I później tam przeskoczyć i dostać się chyba tu. I teraz z tego dostać się tam na górę? Nie, nie, nie. Ja muszę dostać się gdzieś w tamtym kierunku. Może się to wam wydać dziwne, ale jakimś cudem z pierwszej wyskoczni wskoczyłem na ostatnią. Jedyne co muszę zrobić to... że tak powiem... Dobrze wylądować w tym miejscu i zebrać shard. Proszę bardzo, udało się. Tę grę można, to już oficjalne, można ją speedrunować. I ja właśnie to zrobiłem. Zrobiłem najprawdziwszy speedrun, więc teraz kotki, możecie mnie jumpscare'ować. I don't care tak naprawdę, ponieważ zdobyłem fragment klucza i wydaje mi się, że te pierwsze cztery shardy były najtrudniejsze, więc teraz powinniśmy udać się w jakieś miejsce, gdzie będzie coś łatwiejszego i nie będzie żadnych strażników, więc chodźmy może... Tutaj jakoś zobaczmy zresztą, tam mamy całe mnóstwo shardów, więc na pewno pójdę sobie w tym kierunku, ale najpierw może uzupełnimy sobie żarówki, jakby to chyba jest dość istotne, żeby mieć jak najwięcej żarówek, zwłaszcza, że niektóre te, powiedzmy, minigierki są bardzo trudne. Co to jest? Excuse me. Czy to jest jakiś króliczek? Tak, misja z króliczkiem, który pilnuje... Tak, pilnuję na pewno Sharda. Dobra, zobaczmy jak to. Jak napotkałem go po drodze, więc czemu by nie? Okej, okay, co my tu mamy? Okej. Okay. Jest króliczek i ja chyba muszę to obracać. Sprawdźmy. O! Aktywowałem go. Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Będziemy musieli to na pewno jakoś ogarnąć. Czy może jeden, tylko jedna z tych dźwigni działa? Ciekawe. Zielone światło, okej, okay, oślepiło go. O, to go oślepia, więc muszę to jakoś... Czerwone. Ha, ty się blokujesz o to, dobra, ja to wykorzystam bardzo chętnie. Skoro ty się blokujesz... No, 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 no... No, 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 nie kombinuj, nie kombinuj. Zobaczmy, czy ja od razu mogę zabrać mojego Sharda, czy on jest... O, on jest w klatce. Dobra, czyli będę musiał... W jakiś sposób, cześć kolego, pozwól, że ja tutaj będę musiał nacisnąć właściwą dźwignię, która otworzy nam klatkę, czerwone na pewno nie. Ta go oślepi, świetnie. Może ta, nie, to musi być ta. To będzie jakaś taka totalnie losowa, to chciałem powiedzieć. Okazuje się, że nasz króliczek wcale nie jest taki straszny i pociągnąłem za tą dźwignię, tą ostatnią na... No dobra, powiedziałem, że nie jest straszny. Myliłem się, jest przerażający. Ale nieistotne, istotne jest to, że pociągnąłem za właściwą dźwignię, ona była tam. I teraz jedyne co muszę zrobić, to zebrać fragment Sharda. I widzicie, nie było tak źle, nie było tak ciężko, wystarczy tylko wejść i...
pyk, proszę bardzo, 5 na 20, udało się. Czyli te misje, które teraz wykonywaliśmy, czyli małpy i kotki, tak naprawdę były najtrudniejszymi misjami, a te, które teraz mamy... Weźmy sobie żarówkę. Nie są aż takie ciężkie. Dobra, gdzie teraz mamy się udać? Bo ja bym chciał się pozbyć tych wszystkich anomalii z tego pięknego zoo, naszego wrocławskiego zoo, tak to nazwijmy, i, że tak powiem, no, wypędzić je stąd. Tylko tak, gdzie jest wyjście? Idę sobie przez jakieś tutaj... O, dobra, tu jest wyjście, dobra. Gdzie teraz możemy pójść? Zastanówmy się, tam możemy pójść. Czy jest coś po... Tam w ogóle... A, tam jest oceanarium. Oj... Oceanarium, oj, oj, tak mi się wydaje, że to może być to. To będzie coś na pewno... A tutaj? Chwila, a tutaj nic nie ma. Jest coś w lesie. Tak to wygląda, jakby coś tam na końcu lasu było. Dobra, idziemy do lasu, zobaczmy co może... Co możemy spotkać złego w lesie. Pewnie będą jakieś maluszki takie śmieszne, albo coś w tym stylu. Oby nie. O, i tutaj mamy... Wyjście? Nie, tu coś będzie, tu będzie... Safe zone. Okej. Chodzenie po rurach, nic trudnego. Mam dziwne przeczucie, że zostanę tutaj jakiś dziwny sposób zaatakowany. Nic tu nie ma? Dziwne. I w ogóle skąd tu tyle rur? Skąd oni wytrzasnęli tyle rur? Dziwne. Dobra, tędy. Czy to jest to? To musi być gdzieś tam daleko? What? Czy ja idę... Oho! Oho! Coś tu ewidentnie jest. Co to jest? What the hell? Co to za jakaś dziwaczna anomalia? Idź sobie! Go away! Co to? Co to? Co to było? Czy wy to widzicie? To jest jakaś wielka, przerośnięta panda? Albo coś w tym stylu? Gdzie jest ten promień? Czy ja mam iść... Nie mam pojęcia, w którym kierunku, szczerze mówiąc. Bo gdzieś mi ten promień wielki światła zniknął. Tam to coś łazi. Dobra, czy ty coś kombinujesz? Jakby... Ewidentnie widziałem tu gdzieś promień. A teraz go nie widzę. Z dziwnych przyczyn. To jest jakiś rezerwat pandy chyba, tak mi się wydaje. Tam mogłem iść, ale... Tutaj! Okej, dziwne. Dobra, w tym kierunku. Nie wydaje mi się, żebym to po prostu ominął. Ani nic z tych rzeczy. Szybko. O, czyli to było tutaj. Dobra. Unlock. Znajdź klucz. Find the key. Nearby. Czyli gdzieś tutaj w pobliżu musi być klucz. Ja go muszę znaleźć, aby dostać kolejny fragment. Tylko gdzie może być klucz? O, wow. To może być... Czyli... A, na tym to polega, że ja mam łazić po lesie i szukać klucza, który jest gdzieś w pobliżu. Dobra, czy ja mogę się ciebie pozbyć? Ale że dwa? Dobra, idź sobie. Dobra, działa to na ciebie, idealnie. Dobra, ucieczka, ucieczka. Nie mam pojęcia, gdzie może być klucz. Prawdopodobnie... Oh no, oh no. Czyli prawdopodobnie muszę przeszukać całe to miejsce, żeby go znaleźć za pomocą mojej cudownej maszyny. No nie wierzę, w końcu. Chyba z pół godziny tutaj siedziałem, żeby znaleźć ten klucz. Mamy to, proszę bardzo. Podnoszę klucz i teraz mogę na spokojnie wrócić. On był dosłownie, ja wam pokażę, gdybyście chcieli przechodzić, dosłownie w tym miejscu, gdzie jest moja strzałka, czyli praktycznie poza mapą zoo. No ale cóż, udało się znaleźć, więc możemy wrócić i zebrać kolejnego szardzika. Jestem ciekaw, co się stanie, jak już zbierzemy wszystkie. Czy będzie jakaś epicka walka z bossem? Czy może po prostu otworzymy bramę i wszystkie anomalie sobie pójdą? Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Póki co oczywiście musimy wrócić i prawdopodobnie iść w stronę tego promienia, dokładnie tak, i teraz będziemy mogli zdobyć kolejny fragment. No i jesteśmy prawie na miejscu, wystarczy teraz, że podejdę tutaj, na razie nie ma żadnych nieprzyjaznych anomalii, otwieramy. Proszę bardzo, jest kolejny fragment, mamy 6 na 20, spróbujmy sobie zdobyć jeszcze jeden, prawdopodobnie będę musiał teraz, w sumie nieprawdopodobnie... Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Najgorsze jest to, że nie mogę anulować mój... O, ale się zrobiło ciemno, dobra, niefajnie, niefajnie. Bardzo niefajnie, spadamy stąd. Ja muszę dostać się... W sumie to zobaczmy sobie. Tam są jakieś promienie, więc pójdę w tym kierunku i być może znajdę jakąś łatwą zagadkę bez takiego, wiecie, skakania i tak dalej. Udało się, znalazłem wyjście. Dobra, teraz pytanie jest następujące. W którym kierunku pójść i którą zagadkę zacząć, bo...
O, w sumie to uzupełnijmy sobie. Tutaj oczywiście żarówkę, bo może się nam przydać. Tu chyba byłem, tu był kotek, o ile się nie mylę. A tutaj, co my tutaj mamy? Ja się boję gdziekolwiek tutaj wchodzić, bo... Tak, tu był króliczek, na pewno. Tu będzie jakieś... Jakieś głupie skakanie, to na pewno nie chcę tego zrobić. Już zaczynam wybierać. To też będzie jeszcze trudniejsze skakanie, więc może pójdę bardziej w tamtym kierunku, chociaż... Chociaż to nie wydaje się być trudne. Coś w ogóle tutaj łazi? Chyba nic z tego, co widzę. Może to będzie łatwe. Na pewno mam jakieś niewidzialne mosty, które chyba będą nam pomagać. Dobra, to miejsce wygląda na łatwe. Wiecie, jakby... Tak, to miejsce wygląda na bardzo łatwe. Ja tu wchodzę. Nie mam pojęcia, co tu... Czekajcie, jeszcze weźmy sobie, uzupełnijmy. Nie mam pojęcia, co mnie tutaj spotka, ale wydaje mi się, że... To będzie łatwe do zrobienia. Kilka mostów przewrócić i po prostu przejść na drugą stronę, ale... Żeby na pewno tu nic nie ma. Ha. Podejrzany. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy zabawę. Pyk. Okej. Okay. Na górę. Jest tutaj zbyt spokojnie. Ewidentnie coś tutaj nie gra. Ewidentnie coś tutaj nie gra. Tam musimy przejść teraz. Dobra, czyli łatwe. Okej, okay, że po prostu tu nic nie będzie? I hops. Dobra, jesteśmy dalej, pięknie. Na pewno coś tutaj będzie, jakiś... Coś będzie latało, takie dziwne mam przeczucie. Tu mamy niewidoczny most. Ale ja na niego... No nie, nie wskoczę, muszę... To gdzie mam teraz pójść? Chwila. Stąd skoczyłem tu. To teraz stąd muszę... Przeskoczyć tam? Dobra, może jednak nie będzie aż tak łatwo, jak mi się wydawało. Zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Patrzcie na to, jak zrobimy tak i pyk, to wtedy to nas może... Ta deska może nas wybić w górę, więc sprawdźmy, co tu się znajduje, bo mam dziwne przeczucie, że właśnie tam... Ohoho, tam się musimy dostać. Teraz mam już 100% pewności, że tam się musimy dostać. Tylko tak, trzeba być ostrożnym, żeby nie zginąć i żeby dobrze polecieć, więc musimy z samego czubeczka deski skoczyć. Uwaga, naładujmy naszą broń maksymalnie i... Bum, okej? Okay. I teraz tak. Wydaje mi się, że tu będzie git. Lecę! Lecę! Aha! Kompletnie to nie zadziałało. O nie. W ogóle tu mamy też deskę i... Mogę się też dostać tutaj na górę? What? To kompletnie przeoczyłem. To dobra, na górę. Give me that. Siup. Jest. Weźmy. I co mi to dało? Zobaczmy, gdzie ja jestem. Tutaj. O, mamy niewidzialny most. Czy ja mogę po nim... Hops. Mogę po nim przejść, dobra. Teraz będę tutaj. Aha, i teraz tak. Czy stąd w ogóle... Czy to nie jest przypadkiem ślepy zaułek? Patrzcie... Chociaż nie, mogę niby po skałach. Ale co mi da po skałach, jak dalej nie przejdę? Dobra, sprawdźmy. Co złego może się stać? Jej, mam żarówkę, ale super. I co? Nic mi to nie da. Jestem teraz uwięziony na środku wyspy. Nieważne, co zrobię, nieważne, w którą stronę skoczę, to i tak zginę. No, nie da się, nie da się. Dobra, tak więc skaczemy do wody. Siup! I... I mamy tutaj piranię, która nas pożera. Tym razem udało mi się dostać na górę, czyli tu, gdzie chciałem się dostać. I teraz prawdopodobnie mogę przejść na drugą stronę albo pójść w górę, czyli to jest kolejny labirynt. Czy pójście w górę z dobrym pomysłem? Wychodzi na to, że tak, ponieważ... O! To, czego szukamy, jest gdzieś tam daleko? Zdecydowanie musimy iść w górę. Uwaga! Proszę, niech to się odpali. Bum. Świetnie. I teraz tak, stąd tam. Jak najbardziej. Dawaj, let's go! No, za mocno, za mocno. No i proszę bardzo, jestem na górze. I teraz tak, gdzie ja mam się dostać? Gdzieś, ojeju, jak daleko. Dobra, mogę tu, mogę tam. Mogę, w sumie to mnie, jeżeli użyję tego, to to mnie wybije gdzieś drugim, na drugi kraniec. Czyli tak, na pewno muszę zeskoczyć tu. Nie, co? Wydaje mi się, że za pomocą tego muszę dostać się tam daleko, więc spróbujmy. Nie mam pojęcia, czy to się uda i czy dobrze trafię, ale zobaczmy. Nie ruszam się kompletnie i powinienem wylądować... No właśnie, powinienem wycelować w to, wtedy przeszedłbym tędy. Przeszedłbym tutaj, później górą byłbym tu. To by mnie dało tu, teraz byłbym tu, później tu bym musiał wylądować i...
Nie mam pojęcia, czy bym się dostał tam, gdzie potrzebuję. No i jestem w końcu w dobrym miejscu, zobaczcie na to. Tutaj wystarczy, że przeskoczę tam, tam i dostanę się tutaj, aby zdobyć kolejny fragment. A tutaj mamy niewidzialny most, który w teorii powinien działać, jeśli skoczę. Okej, działa. Bardzo niebezpieczne miejsce, nie chciałbym tutaj spaść, tego jestem pewien. I teraz rozejrzyjmy się, skąd mogę skoczyć stąd? W sensie jakby na pewno muszę dostać się jakoś na górę, bo jeżeli przejdę tam... Oj, to chyba będzie ślepy zaułek, chociaż... Czy byłbym w stanie skoczyć stamtąd tu? Ciężko powiedzieć, może bardziej powinienem dostać się tu na górę, ale... Jak sami widzicie, nie jest to takie łatwe, jakby się mogło wydawać. No nic, zaryzykujmy i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Najwyżej będę musiał jeszcze raz tutaj przyjść. Pójdźmy tutaj i chyba stąd będę w stanie wskoczyć tu. Na to wychodzi niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. Jestem na górze. I to chyba tyle. Mamy kładeczkę. Jeżeli skoczę tutaj na dół... Tak, 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 jest kładeczka i jeżeli zejdę tam, to zdobędę kolejny szar. Dobra, robimy to. Pyk. Jestem tutaj. Hops. I nie wierzę w to. To się udało. Mamy to. 7 szardów zdobyte. Pięknie. Musimy teraz rozejrzeć się, gdzie pójść w kolejne. Auć, to bolało. Mamy zebrane 7 szardów na 20. Spróbujemy zebrać sobie kolejny. I pytanie jest następujące. W którym kierunku powinienem pójść? Ponieważ na razie zrobiliśmy chyba te trudniejsze rzeczy i teraz powinniśmy dostać coś łatwiejszego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tam mamy jakieś 3 promienie, więc może udamy się troszeczkę w tym kierunku. Tu są chyba jakieś goryle, o ile się nie mylę. Czy ja już tutaj przypadkiem nie byłem? Możliwe, że byłem. Tam są małpuchy, ale małpuchy zrobiliśmy, więc jestem pewien, że teraz powinniśmy pójść bardziej w tamtym kierunku. Ten promień mnie ciekawi. Zobaczmy, co to będzie. Ewidentnie tam znajdziemy kolejny fragment klucza, to się nie musicie jakby martwić. I ogarniemy. I ura... O Jezu, te małpy, to było najgorsze, co mogło mnie spotkać w poprzednim odcinku. Dobra, ewidentnie w tym kierunku. Dobra, co my tu mamy? Ciekawe. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejna jakaś trudna... O, kotek? What? Like... No dobra, ciekawe. Co to jest? What the hell? Dobra, muszę tutaj się ewakuować chwilowo. Cześć, kotku. Jeden kotek i mamy tutaj... Bardzo dużo takiego czegoś. Dobra, dobra. Ale to coś? To chyba ma być struś, tak mi się wydaje. Dobra, kotku, wybacz to, ale muszę to zrobić. Żegnaj, pa, pa. Dobra, szybko, szybko. Gdzie tu jest wejście? To jest dobre pytanie. Czy tu się da w ogóle... Czy tu się da jakoś wejść tam na górę? Wychodzi na to, że muszę z tej klatki skoczyć. Tak, tak, tak. Czy jesteś przyjazny? Ej, ten słodziak jest przyjazny. Patrzcie na to. Dobra, masz jumpscare'a? Nie masz! Ej, przyjazny, znaleźliśmy przyjaciela. Nice, dobra. Ewidentnie stąd muszę doskoczyć jakoś tam. Tak mi się wydaje, że jakoś tak dziwnie trzeba będzie to ogarnąć, więc spróbujmy. Ewidentnie musimy tak, stanąć tu na pewno. To nas wbije tam w górę. Proszę, niech zadziała dobrze. Pięknie. Teraz stąd musimy skoczyć tam. I musimy zrobić wszystko, żeby dostać się na to. Okej, okay, po tej stronie. I stąd musimy skoczyć. To musi nas tak bardzo daleko wystrzelić, aż tam. I wtedy zdobędziemy ten szard. Więc tak naprawdę musimy przejść całe to miejsce, żeby dostać się dalej. Tu mamy aż 3 poziomy, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Chociaż z tamtego też dałoby radę. Może to nie jest aż takie trudne, jakby mi się wydawało. Dobra, przeładujmy sobie broń. To jest jakby pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. I spróbujmy zrobić to w ten sposób. Okej, okay, uwaga, pyk. Maksymalna moc, czyli spróbujmy z trójki i zobaczmy, dokąd mnie to wystrzeli. Czy ja nie przelecę przypadkiem? Wow, 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 no właśnie. No to stajemy na x-siku numer 2 i to powinno mnie wystrzelić idealnie w to miejsce. Pięknie, dobra, jestem w dobrym miejscu. Teraz pytanie, czy powinienem stąd skoczyć tu? Nie, to mnie wybiło, więc jeżeli użyję tego i polecę tam, to w teorii powinienem dobrze wylądować, chociaż... Bardziej byłbym skłonny powiedzieć, że powinienem gdzieś się tam dostać, czyli zeskoczyć na dół, przejść mostem i tą trójką dopiero wybić się tam. Tak mi się wydaje, że powinienem to zrobić, więc musimy to teraz tak zrobić. Aha. Zeskoczyć sobie...
Zeskoczyć sobie spokojnie tutaj na dół powinno się udać, pięknie, mamy to. Weźmy sobie od razu żaróweczkę i mamy tutaj most, więc idealnie. Ja sobie tędy przejdę i hops, tutaj. I teraz to powinno mnie, tak, to z trzema X-ami powinno mnie wybić aż na drugi kraniec. Miejmy nadzieję, że uda się to za pierwszym razem, bo jak wiecie, ta gra potrafi płatać figle, więc stańmy sobie na X-iku. Dobra, let's go! Co ma być, to będzie! Lecimy i uwaga, uwaga, lecę! Przeleciałem, najgorzej! Było tak blisko! No to lecimy po raz drugi! Mam nadzieję, że tym razem uda mi się i dobrze wyląduję. Lecę, lecę, lecę i... Jest, idealnie! Idealnie, idealnie. Tylko teraz mamy pod sobą kotka, który, jak wiecie, potrafi być bardzo wkurzający. Tak, dobra, kotku wybacz, ale muszę to zrobić, tak dla pewności, żebyś mnie przypadkiem tutaj nie zaatakował, bo to byłoby bardzo niefajne w tym momencie. A tutaj chyba jest, dobra, mamy to, ósmy shard został zebrany z 20. Nie mam pojęcia, jakie kolejne potwory na nas czekają, ale musimy udać się dalej. Z tego co widzę, w pobliżu mamy kolejny promień. Ja do tych promieni chodzę tak jakby trochę losowo, ale gdybym się przypatrzył i zobaczył, o, ten jest trudniejszy, o, ten jest łatwiejszy, no to pewnie bym zaczął od tych łatwiejszych, w sensie jakby te łatwiejsze zacząłbym robić. A tak to chodzę sobie losowo i pewnie trafiam na same trudne, znając życie. I tam mamy aż, tu jest coś w pobliżu, a tu jest znowu jakieś skakanie. Co jest grane? Ta gra jest nienormalna. What? Dobra. I tutaj mamy kolejne jakieś wyskocznie. Tutaj, co to jest? A to są te maluszki. To ja już tu byłem, to jest sam początek. To może to będzie też łatwe. Skoro to jest na początku, to może będzie łatwe. Dobra, czy jest tutaj coś niebezpiecznego? Cześć kolego, pokaż się. O, ale fajny, Gekon, to jest Gekon. Ło, ale masz zębiska, co jest grane, dobra. To może być też łatwe, bo to jest jakby jedna z tych pierwszych zagadek. Więc myślę, że wejdziemy sobie tutaj i wszystko dobrze się skończy. Tu mamy most w ogóle niewidzialny. Okej, okay, chodźmy na górę. Tu mamy kolejny most, ale pytanie jest, czy ja dobrze idę. Gdzie ja mam pójść? Ja mam pójść... O, tu mamy dwa X-y, czyli prawdopodobnie muszę dostać się tam na górę jakoś. I tam aż, o wow, dobra, to całkiem daleko. Jeżeli przeszedłbym ta... A jeżeli bym skoczył tu, to jest kolejny most, wait a minute, chwila. To jest kolejny most, dobra, ja sobie tędy przejdę. Może te mosty to jest jakiś skrót albo coś w tym stylu? Ciekawe, dobra, schodźmy tutaj. I teraz jestem tu i tutaj nie ma kompletnie nic, a musimy dostać się tam na górę. Świetnie, fantastycznie. Ale jak tam, chwila, jak tam dostać się na górę? Chwila, chwila. Czy ja mogę stąd na przykład jakoś tak... Nie, dobra, gra nie jest taka głupia. Czyli ja muszę prawdopodobnie dostać się tu jakoś. Czyli na to. Czyli jednak tamto tu, później to tu i później tędy tu i później stąd skoczyć tu. Ła, dobra, to jest strasznie, strasznie zakręcone, ale ewidentnie muszę pójść tędy, tego jestem pewien. I dostać się, tak, bo tu jest most i tym skoczyć. Jop, dokładnie tak. I skoczyć jak najwyżej, czyli z drugiego X-a. Zobaczmy, czy to mi w ogóle zadziała, więc użyjmy sobie naszego urządzenia. Świetnie. I powinienem stać tutaj. Dobra. Byle jak najdalej. Let's go. Lecimy. Siu! I dostałem się chyba trochę niżej, ale to nie problem, to nie problem. Mogę użyć tutaj i za pomocą tego dostać się wyżej. Tak, takie mam przynajmniej przypuszczenia. Okej, okay, użyjmy sobie tego i teraz tak. Hops. I stąd powinienem móc się dostać wyżej. Dokładnie tak. O! Dobra, jestem, jestem. Jakimś cudem się wcisnąłem. I teraz jesteśmy tutaj. Ej, tu już jestem! Dobra, zrobiłem to. Okej, okay, czyli jednak ta pierwsza plansza była nie taka zła. I cała trudność polegała na tym, że... O, ja muszę tam skoczyć, dobra. Okej, okay, let's go! Nawet nie skoczyłem, nawet nie skoczyłem. Ja nawet nie skoczyłem, ja się zsunąłem z tego. Ale dobra, nieważne, udało się, zadziałało. Mamy to, zdobyłem kolejny szardzik. Teraz musimy udać się w kolejne miejsce. I tam jest ich bardzo dużo, chociaż... Tam widzę jeden i tam widzę jeden. Ten jeden mnie ciekawi. Wiecie, jakby taki jeden samotny szardzik. Może będzie łatwy. I on powinien być gdzieś tutaj z tego, co widzę, ale to jest jakiś budynek. Czy to nie jest przypadkiem to oceanarium, o którym myślałem? Tak, to może być to, więc to może być trudne, bo tu będzie jakiś omegalodon, anomalia albo coś w tym... Co to jest? Czy ja już to widziałem, czy nie? What the hell? Co to jest? Co to jest? To jest żyrafa! O nie, żyrafa z opadniętą głową. What? A jesteś przyjazna żyrafa, ej!
Dobra, dziwne, bardzo dziwne. Wchodzimy do środka, bo chyba muszę wejść do tego budynku, na to wychodzi, więc open door. Aha. Dobra, co my tu mamy? Coś wielkiego. Czy ty jesteś jakąś nieprzyjazną anomalią? Tu mamy zamknięte. Muszę znaleźć klucz, który znajduje się w pobliżu. Okej. Okay. Hello. Cześć. Co tam? Wielki... Ha! Ja serio uwierzyłem, że nie będzie jumpscare'a, bo tak wolno podchodził. Czyli wychodzi na to, że to nie jest oceanarium, a ja muszę po prostu tutaj bardzo szybko biegać i znaleźć klucz. A, ja mogę się chować w tych takich tych. Okej. Ale jak to znaleźć klucz w pobliżu, skoro... O! Dobra, tu jest po prostu. No way, to niemożliwe, że to będzie aż takie pro... O! Dobrze, chyba już rozumiem. Czyli ty działasz tak... Cześć kolego, cześć żyrafko. Ble, brzydka. Dobra. Okej, czyli on działa w ten sposób, że jak podniosę klucz, to od razu... Okidoki, już wszystko rozumiem. Wszystko już rozumiem. Od razu biegnie w naszym... W naszym kierunku. Czyli ja już mam ten klucz. Jak już raz go... Hello. Jak już raz go zdobyłem, to on po prostu będzie mnie jumpscare'ował. Czyli wystarczy, że pójdę z drugiej strony budynku i na tym polega ta zagadka. Z jednej strony trzeba podnieść klucz, pójść z drugiej strony budynku i z drugiej strony po prostu wejść i szybko zdobyć potrzebny mi szardzik. Tak to wygląda. Czyli on jest na drugim krańcu. A ja muszę... Okej. Czy zadziałało to? Ja go nie widzę. Tam jest szardzik. Może ja muszę się skradać? Jest daleko, więc w teorii, jeżeli będę kucał, to się powinno udać. Dobra, YOLO! Let's go! Let's go! Ale... Come on, wpuść mnie! O, zdobyłem! 10, pięknie! Mamy 10 na 20 szardzików. Idealnie, możemy iść po kolejni. Czyli ten na osobności nie okazał się być wcale taki trudny. Okazał się być tym łatwym szardzikiem. I możemy teraz pójść po kolejne. Czyli jakby nie patrzeć... One, tu jest chyba to oceanarium, to takie wielkie, więc jakoś tam będziemy musieli się dostać. Stwierdziłem, że pójdę jednak w kompletnie innym kierunku, ponieważ tam było za dużo strażników i nie mogłem przejść. Zobaczmy, co się kryje tutaj. Co my tutaj mamy? O, będą kolej... Tam jest ile? Tam jest jeszcze więcej ich. Okej, okay, wydaje mi się, że ten będzie najprostszy, bo po prostu leży sobie na ziemi. Nie, 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 coś tutaj jest... To jest troszeczkę podejrzane, że... Zwyczajnie na zie... A nie, bo to jest gdzieś dalej, to się tak z teksturami jakoś zlało. Dobra, czyli muszę iść tędy i zejść tutaj. Nie mam pojęcia, co mnie tutaj czeka. Albo to będzie coś bardzo trudnego, albo to będzie coś bardzo łatwego. Tam jest jakaś klatka. Dobra, widzę, że tam będzie jakiś labirynt. Okej, okay, sprawdźmy ten labirynt tutaj. Tutaj nic nie będzie, ale też jest jakaś klatka. A, tu już chyba zrobiłem. Tu już chyba zrobiłem, ale już szczerze mówiąc nie pamiętam. Ale ich tutaj jest dużo. Dobra, muszę wejść jak najszybciej do tego labiryntu. Czy wy mnie przepuścicie? Tam jest tam jest dopiero wejście. Dobra, muszę naładować moc. Nara, nara kolego, nie ma takiego atakowania mnie tutaj. Dobra, tędy, tędy, tędy. Siu, okej, bezpieczna strefa. Dobra, nie wejdziesz tutaj. Przykro mi bardzo, ale ty nie wejdziesz tutaj. Dobra, to będzie jeden wielki labirynt, ja coś tak czuję. A jak to wiadomo, w labiryntach chyba zasada prawej ściany obowiązuje, chyba że to będzie jakiś taki... Jeszcze inniejszy labirynt. Gdzie to jest w ogóle wejście? Aha, prawdopodobnie gdzieś z drugiej strony. No i mamy wejście i mamy na przywitaniu... Słonika? To chyba jest słonik, tak mi się wydaje. Tu mamy jakiś guzik. Tu mamy guzik, naciśnijmy. O! To się obraca, czyli on... Nie wszędzie może przejść. Dobra, dobra. Naciśnij, naciśnij. A! Okej, okay, wszystko już rozumiem. Nie mam kompletnie pojęcia, co robię, ale wychodzi na to, że to działa, bo przestał mnie nagle ścigać, a ja muszę dostać się... No właśnie, to jest ślepy zaułek, no niezłe dostanie się gdziekolwiek, ale jeżeli użyję tutaj, to mogę to obrócić i... Tu też jest ślepy zaułek, o wow, dobra, to będzie trudniejsze niż myślałem, czyli muszę się cofnąć. On jest gdzieś tam, on jest chyba uwięziony, na to wychodzi. Spróbujmy tędy przejść. I tędy. O, to jest kolejny ślepy zaułek, dobra. Lepiej będzie, jeżeli będę chodził z naładowaną bronią, bo on tutaj może spróbować mnie jakoś zaatakować. I chyba tędy się będzie dało. Nie, to jest kompletnie jeden wielki labirynt. Okej, okay, dobra. Co możemy strzelić tak naprawdę? Przeładujmy. A ty sobie tu łazisz.
Okej, teraz ja go uwolniłem. Dobra, w którym kierunku? Ewidentnie w tamtym kierunku labirynt prowadzi, ale jakby gdzie nie spojrzeć, tam wszędzie jest zablokowane. Chyba że ja coś pominąłem, jakąś jedną ścianę, która poprowadzi mnie w tym kierunku. Dobra, spróbujmy. No i dotarłem, udało się. Mam wrażenie, że ja już tutaj byłem albo byłem w podobnym miejscu, ale nieważne. Zdobyłem kolejny fragment, mamy 11 na 20. Co to był za ciężki labirynt, powiem wam szczerze, naprawdę namęczyłem się tutaj, a droga była bardzo prosta, wystarczyło pójść po prostu po prawej ścianie i jakby droga po prostu sama się odnalazła, a ja się męczyłem, kombinowałem i tak dalej. Zresztą nasz koleżka tutaj, którego zaraz zobaczycie, czyli nasz słonik, on powinien być... Aha, ślepy zaułek, świetnie. On jest tutaj zamknięty, więc jak go zamkniemy dobrze, to mamy chwilę spokoju i mogę sobie przejść tędy i prawdopodobnie, jeżeli uruchomię to, to on tutaj będzie, tak? Ale ja sobie wyjdę na spokojnie, dokładnie tak, pyk. Możemy iść dalej, w końcu możemy iść dalej. Zobaczmy, co tutaj jeszcze ciekawego jest w pobliżu. Tam są trzy, tam są aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, o nie, tylko nie ty. Tylko nie ty, tylko nie ty. Zostaw mnie w spokoju. Dobra, pyk, użyjmy tego i chodźmy może bardziej, a w tym kierunku, co mi szkodzi. Wydaje mi się, że jesteśmy prawie na miejscu. Mamy tutaj kolejną dziwną kopułę, więc pytanie jest następujące. Czy warto tutaj wchodzić? To jest chyba jakaś papugarnia. Wydaje mi się, że to będą papugi, no bo cóż innego mogłoby tutaj być jak nie papugi. Albo znowu nic tu nie będzie? Ja w to nie wierzę, nie ze mną te numery. Na pewno coś tutaj będzie. Chodźmy tu i zobaczmy. Tak, ja muszę dostać się na samą górę tam aż. What? Dobra, czyli będziemy musieli się tam jakoś dostać. Tylko ta nie jest dobra. Zacznijmy od czegoś prostego, czyli rozwalmy tę deskę, naładujmy naszą broń maksymalnie jak się da. Pięknie. Chodźmy może na drugą stronę, rozejrzyjmy. A tu tylko żarówki będą, tak? Tu tylko żarówki, ani żadnego mostu, nic. Coś tu jest czy nie? Nie, ewidentnie to jest powiem wam tak, to jest dziwne, ponieważ nic tu nie ma, w sensie jakby żadnego potwora. To jest bezpieczna strefa? No, nie wydaje mi się, żeby to była bezpieczna strefa. Zbyt podejrzane. Tu też w ogóle mamy deskę, więc może możemy jakoś na skrót pójść. Dobra, spróbujmy z tą. Ta wygląda tak dość niepozornie, więc aktywujmy naszą broń. Pyk, pięknie. I mamy X1. Zobaczmy, gdzie mnie to wyrzuci. Siup, uwaga. Jej! What? A, po prostu za mocno. No i udało się, jestem troszeczkę wyżej. Teraz możemy pójść tędy. Tu mamy jakiś most, więc skorzystajmy. Na dole też jest most, więc hops i hops, okej. Jestem tutaj, tylko że to mi za dużo nie zmienia, bo ja muszę się dostać tam. Czyli muszę być tutaj wyżej, na to wejść i skoczyć tam i będę praktycznie na miejscu. Dobra, sprawdźmy tą deskę, jak ona tutaj zadziała. Czy to nie jest ta na dole? To jest ta na dole po prostu. Okej, czy to była ta właściwa? Dziwne. O, ja się tutaj w teorii nie przedostanę, ale jakimś cudem wskoczyłem, więc może będę mógł hopsnąć sobie na to i być od razu na górze. Ej, spróbujmy. Jestem kawałek dalej i wydaje mi się, że chyba idę w dobrym kierunku. A przynajmniej właśnie tak mi się wydaje. Czy ja powinienem pójść tędy? To nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale spróbujmy. Oj, chyba tak, ale nie mam pewności, bo miałem zupełnie inny plan, ale przemieniłem go na ten plan, więc tak. Czy mogę zebrać sobie, przez ścianę żarówkę? Widziałem, że się da. Dobra, nieważne, mamy dwie, więc spoko. Teraz tak, musimy dostać się tam, więc jeżeli skoczę tu, z tego i trafię tam, to mi to kompletnie nic prawdopodobnie nie da, ponieważ ja muszę dostać się na to. O, czyli ja muszę być tu na górze. Na górze tego, ale żeby dostać się tu, to ja chyba muszę jakoś, I don't know, szczerze mówiąc, jak tutaj wejść, czekajcie. To jakbym, tu nie ma nic na dole, to mnie wyrzuci tam na pewno, więc git, więc chyba tędy. Spróbujmy, zobaczmy, jak to będzie wyglądało z góry. Jeżeli spojrzę z góry, no to może będzie mi łatwiej to wszystko ogarnąć. I teraz to powinno mnie ładnie wrzucić tam. Na górę! W końcu po wielu, wielu godzinach jestem na samej górze. Ale co mi to dało? Nie mam kompletnie pojęcia. Przeskoczę sobie tu, na spokojnie. Następnie chyba będę musiał zejść na dół. Albo... I don't know, szczerze mówiąc. Schodzenie na dół nie jest najlepszym pomysłem, przynajmniej tak mi się wydaje.
ale to może mnie wystrzelić tam, więc... O, to mnie wystrzeli tam, a tamto mnie wystrzeli tam. Dobra, idziemy na dół. Co może złego się stać? Jestem teraz jak małpa w klatce w tym momencie. Okej, okay. Spróbujmy. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że te platformy, one nie do końca zawsze działają tak, jakby się chciało. One nieraz się bugują, strzelają mnie gdzieś dalej i nie zawsze to idzie w... zgodnie z moim planem. Teraz powinienem przeskoczyć tam na drugi kraniec. Według moich wyliczeń i powinno wszystko pójść zgodnie z planem. Powinniśmy mieć kolejny fragment klucza. Okej, okay, użyjmy tego. Siup. Okej, okay, nice, nice, nice. Teraz tu uratujemy wrocławskie zoo. Co ja nie uratuję wrocławskiego zoo? Oczywiście, że uratuję. Dobra, jestem. Teraz z tego, to jest ostatni skoczek. Ostatni malutki skoczek, aby zdobyć ten fragment. Okej, okay, tutaj i są dwa X-y. Jeden wyrzuci mnie dalej, jeden bliżej. Okej, okay, mam nadzieję, że ten dalszy będzie właściwy. Bo jeżeli to nie będzie właściwy, no to prawdopodobnie polecę za daleko. Ale wydaje mi się, że nie da się już tego zepsuć. I mamy to, mam kolejny fragment. 12 na 20, udało się. Mamy kolejny fragment, z radości to aż chyba po prostu skoczę na sam dół i złapię sobie kolejną żarówkę, aby pójść dalej i pozbyć się anomalii. W ogóle tutaj w tym pomieszczeniu nie było żadnej anomalii, szczerze powiedziawszy. To było dziwne, bo wydawało mi się, że w każdym będzie jakiś przerażający potwór, a tu widzicie jednak nie do końca. I pytanie jest następujące, gdzie jest tutaj? A tam jest wyjście, dobra. Zobaczmy, co mamy w pobliżu, bo to mnie najbardziej ciekawi. Co dalej? Co dalej? Czy będzie coś łatwego, czy będzie coś trudnego? W pobliżu mamy tutaj coś. Trzy są aż, okej. Okay. Możemy pójść w sumie, o ile nie spotkam tutaj jakichś wielkich strażników, bo jeżeli spotkam, no to będzie... No właśnie, już widzę jednego, jak tam łazi. O, tu jest coś. Like, po prostu w tym miejscu. Dobra, wchodzę tutaj. Jak najbardziej, to wygląda coś bardzo łatwego. Tu... Czy my powinniśmy z drugiej strony? Co to jest? O, ciekawe. Tutaj nie ma żadnego wejścia. Dosłownie nie ma żadnego wejścia na to. To jak ja mam się tutaj dostać? Czy ja mam skądś przylecieć? Nie, raczej nie wydaje mi się. Tu nie wskoczę. Ale... What? To jest dziwne, bardzo dziwne. Okej, okay, stąd tu. Czy może stamtąd? Nie, tu nic nie ma takiego. Tu się po prostu nie da wejść. Okazuje się, że twórca znowu strollował. Patrzcie, tutaj się nie da wejść, ale jak pójdziemy sobie w tym kierunku, to się okazuje, że mamy tutaj kolejny obby do przejścia. Dokładnie tak, bo to jest chyba, ta gra to chyba jeden wielki symulator obby. Takie mam dziwne wrażenie. I teraz tak, musimy dostać się, nie mam pojęcia gdzie, ale to będzie jeszcze więcej skakania. No to idziemy dalej, o, ale było niebezpiecznie, ale chyba jestem na dobrej drodze, bo ta ścieżka wygląda bardzo dziwnie. Oh my god. Tym razem uda się? Udało się, skoczyłem jakimś, ja nie wiem jak ja to robię, że ja tutaj ciągle spadam. Dobra, jestem tutaj i co teraz? Tą deskę mamy, ale to jest deska na dole, więc... Czy to jest ślepy zaułek? Tak, to jest widzowie ślepy zaułek. Tutaj nie ma żadnego przejścia. A przynajmniej tak to wygląda. Ta deska na dole może, ale nie wydaje mi się, żeby ona nam jakoś tutaj pomogła, bo ona raczej jest zablokowana przez wszystko. Ciężka sprawa. Jestem coraz bliżej rozwiązania tej zagadki. Wydaje mi się, że teraz to powinno mnie wybić tam. Stamtąd przejdę tu, tamto mnie wybije tu i będę miał do wyboru trzy wyskocznie. Tylko jedna z nich będzie prawidłowa, więc będziemy mieli takie jakieś, no, 30% szans na ukończenie. Więc dobra, trzeci iksik na pewno. No i lecimy jak najdalej. I uwaga, siu, lecę. Dobra, doleciałem, idealnie, pięknie. Pięknie, co prawda już mi się żarówki kończą, ale... Mamy tutaj kolejną, więc mogę sobie ją podnieść i teraz to powinno mnie wystrzelić aż tam daleko, czyli trzeci X, ale czy dolecę? Ciężko powiedzieć, to jest w ogóle dobry pomysł, ale dobra, spróbujmy. No nie mam wyjścia, nie mam wyjścia, muszę to zrobić, tak? Muszę zaryzykować, jestem już bardzo wysoko, więc szkoda by było teraz spaść i dobra, lecimy, uwaga. Siu! Bardzo niebezpiecznie, ale... Ale jesteśmy na miejscu, jesteśmy przy trzech wielkich platformach. Która nas wybije w dobre miejsce? Nie mam kompletnie... O, ta wygląda jak całkiem spoko. Tam są jakieś iksiki. Dobra, to zobaczmy drugą może. Czy z tej strony coś widać? Też niby coś widać, ale...
Ciężko powiedzieć, która będzie dobra, środkowa, czy może trzecia, może wszystkie będą dobre. Według moich wyliczeń, jeżeli skoczę tą, to powinno być idealnie. Tak, dobra. Środkową zaryzykujmy. Najwyżej będę to przechodził jeszcze raz. To będzie najgorszy, w najgorszym wypadku, ale już znam drogę, więc raczej będę sobie poradzić. Dobra, lecimy. Lecę i... Nie trafiłem, ale gdybym tu trafił, to prawdopodobnie... Zobaczmy, gdzie bym był. Tu bym przeszedł tutaj i to by mi nic nie... To bym aktywował. Przeszedłbym tutaj i stąd bym nigdzie nie doszedł. Okej. Czyli ja tak naprawdę muszę użyć platformy numer 1. Na to wychodzi. Tak jest, platformy numer 1. Wtedy będę w tym miejscu i prawdopodobnie przedostanę się tam, gdzie chcę. Po wielu trudach udało mi się dotrzeć. Tym razem wybieram platformę numer 1 i mam nadzieję, że ona mnie wystrzeli bardzo dobrze. Jeżeli nie, to prawdopodobnie będzie to trójka. Okej, platforma numer 1. Skaczemy z samego czubeczka i... Uwaga, lecę! Lecę i... Nie doleciałem, o dziwo. W końcu jestem w tym miejscu. Wydaje mi się, że mimo wszystko powinienem skorzystać z pierwszej platformy, tylko że za pierwszym razem się jakimś dziwnym trafem nie udało. Może tym razem się uda. Spróbujmy i lecę. Uwaga, uwaga, na poduszkę. Idealnie wylądowałem. Dobra, nic mnie nie powstrzyma teraz, żeby tędy przejść na spokojnie. Ostrożnie. Zdobyć żarówkę i przeskoczyć na drugą stronę. Tak jest, dokładnie tak. Przejdę sobie powolutku i zbiorę ten fragment. 13/20 w końcu. Co to była za trudna misja? To jest niewyobrażalne. Ledwo co dałem radę. Zobaczmy, co dalej możemy zrobić, w sensie, gdzie możemy pójść. Ale zanim to nazbierajmy sobie parę żarówek i zobaczmy, co tutaj ciekawego. Tam na pewno mamy 4 i chyba gdzieś tutaj jeszcze coś powinno być, chociaż tu jest jeden blisko. Patrzcie, jak bliziutko. Oj, boję się, że niby blisko, ale okaże się, że będzie tutaj coś trudnego. Mamy... Jeden z nich nosi klucz. Dobra, to będzie łatwa misja. Jeden z nich nosi klucz. Safe zone. A, i ty będziesz uciekał przede mną, tak? I moim zadaniem jest cię złapać. Dobra, spróbujmy. Ślepy zaułek, kolego. Give me key. Już, zebrałem. Tak, dobra, to najpiękniejsza misja ever. Czemu wszystkie misje nie mogą być takie jak ta, gdzie wystarczy tylko zebrać klucz i już, po prostu. Nie, ta gra nas oczywiście musi tutaj męczyć. Mamy 14/20 i teraz zobaczmy, jaką mamy kolejną misję. Mamy tam 4 klucze, z tego co widzę, i tutaj 2. Chodźmy do tych 2, są obok siebie, więc czemu by ich w końcu nie zrobić? Musimy się tam w końcu wybrać i załatwić te anomalie. Prawdopodobnie na koniec będzie walka z bossem, tak przewiduję, bo wydaje mi się, że po prostu zebranie 20 fragmentów klucza i otworzenie to raczej nam nic nie da. Będziemy musieli zrobić coś więcej. Czy to jest tak? To jest w tym budynku. Ewidentnie to jest w tym budynku, tylko czekajcie, zbierzmy sobie na wszelki wypadek żarówkę. Pyk, proszę bardzo, więc musimy teraz udać się tutaj z tego... O, patrzcie na to, to są chyba strusie, albo zmutowane strusie. I to było, to coś było przyjazne z tego, co pamiętam, więc chociaż tyle. I co my tu mamy? Czy to jest... Tak, to jest ewidentnie w tym budynku. O nie, to będzie oceanarium. To jest oceanarium. Okej. Coś wielkiego tutaj pływa ewidentnie, ale to miejsce jest ładne, co jest? Tylko, że właśnie tutaj, no właśnie, pływa sobie anomalia i lepiej będzie, jeżeli ona... Lepiej, żeby nie wypływała tutaj w żaden sposób i nie próbowała nas zaatakować. Musimy dostać się gdzieś tam na górę. To jest jakiś jeden wielki chyba labirynt, na to wychodzi. Labirynt korytarzy i... Ale wielkie! To jest wielka pirania jakaś, na to wychodzi, nie? O! O! Myślałem, że to jest to, czego szukam, a to okazało się, że to jest zupełnie coś innego. Ja muszę się dostać aż tam? Z tego, co widzę, tam są jakieś platformy na górze, więc chyba będę musiał znaleźć wejście albo jakąś windę. Chyba windę szukam i wydaje mi się, że to będzie winda. Takie mam przypuszczenia. Tutaj anomalii chyba brak, więc jestem i mogę czuć się w miarę bezpieczny w tym miejscu. Czy to będzie wyjście, czy to będzie... Open door. A, to jest po prostu wyjście. Może te drzwi, które są właśnie w tym miejscu umiejscowione, prowadzą nas dokładnie tak do wejścia. I to tutaj musimy wejść na samą górę i rozprawić się z tą anomalią. Jestem ciekaw, co będziemy musieli tutaj zrobić. Ja widziałem jakieś platformy, więc jest szansa na to, że będziemy musieli te platformy poprzesuwać, albo będziemy musieli skakać, albo...
Okej, dobra. Pierwsza platforma. I tak jak myślałem, platformy. I to będzie... Tam jest. Okej, zobaczmy jak to działa. Naciśnijmy guzik. Przesuwają się. Nie gadajcie, że to będzie takie łatwe. Hello. Czy ty masz zamiar mnie... Okej, ja chyba po prostu nie mogę wpaść tutaj. To się obraca. O, i to nam daje przejście. Dobra, przesuńmy to tu. Tam to tam. Musimy dostać się na środek, więc prawdopodobnie będzie tylko jeden pattern, który pozwoli nam, że tak powiem, to ukończyć. Ale nie wydaje się to być jakoś specjalnie trudne, powiem szczerze. To obrócimy. I to jest tam. Dobra, czyli jeżeli pójdę tutaj, nacisnę to. Tam jest ich jeszcze więcej, tych platform. O, to może być tak zaplanowane, że wcale nam tak łatwo nie pójdzie. Oj, nie, nie, nie. To może być bardziej trudniejsze niż mi się wydaje. Ale zresztą jak wszystkie zagadki w tej grze, wszystko co było w tej grze, było najzwyczajniej w świecie hops, trudne. Obróćmy to sobie ładnie. Spróbujmy może od tej strony jakoś. Dobra, naciśnijmy. Nie powinno to być trudne. Gorsze są te platformy, po których trzeba skakać. Coraz większe przepaście się tutaj robią, co jak dla mnie jest bardzo niefajne. Podpłyńmy sobie tu. Ja się muszę dostać tam. Hops. Jestem dosłownie nad, metr nad wodą. Hops. Ledwo co. Okej, ale dałem radę, dałem radę. I nie gadajcie mi, że to będzie... Czy to już? No way. To będzie tak przyjemna... To będzie najprzyjemniejsza misja ever. Misja w akwarium, widzowie, zakończona sukcesem. Już mogę to powiedzieć. Tak. Ja to przeskoczę. Hops. Zdobyłem kolejny szardzik. To było aż takie łatwe. Nie no, musimy zapisać grę i zobaczyć jak wygląda jumpscare od piranii. Hello. Okej, w ten sposób. No i przynajmniej wyrzuciło nas na początku, więc możemy wrócić i pójść dalej poszukać, że tak powiem, kolejnych fragmentów. A tych fragmentów jeszcze 5 mamy do zebrania. A później będzie, tak przypuszczam, że będzie jakiś wielki boss, którego będziemy musieli pokonać, który będzie strażnikiem za tymi wielkimi drzwiami na samym początku. To, co mnie troszeczkę martwi, to jak sobie spojrzycie, to wychodzi na to, że w naszym wielkim akwarium jest jeszcze jeden fragment, który musimy zebrać. I nie mam pojęcia, gdzie on jest, ani jak się do niego dostać. To mnie troszeczkę martwi, ponieważ wydaje mi się, że zrobiłem wszystko w akwarium. Chyba, że tu jest jakieś inne wejście, ale nie, tutaj tędy przylazłem. To jestem pewien. Więc to musi być gdzieś tam dalej w środku, albo gdzieś za tym. Nie wiem, musimy to jakoś zbadać. Tutaj jeszcze nie byłem, otwórzmy i... To jest jakiś... A, to jest chyba... Tak, patrzcie, dwa są w akwarium, czyli teraz tutaj, gdzie byłem na początku, tutaj byliśmy dosłownie przed chwilą, ale myślałem, że to jest jakby takie przejściowe, okazuje się, że nie. My tutaj musimy przejść cały ten labirynt i wtedy dostaniemy kolejny fragment. To jest cała trudność, że musimy przejść labirynt, tylko czemu to się nie otwiera ani nie zamyka? Nie gadajcie, że ja mogę to za pomocą mojej broni, że tak powiem, odpalić. Ne, chyba nie. Dobra, w tym kierunku. Sprawdźmy, co się stanie. Czy to będzie zły pomysł? Bum. Okej, nic się nie dzieje. Bardzo dobrze. Tu mamy zamknięte, więc prawdopodobnie muszę przejść tędy. I tak, cześć. Chyba nie próbujesz mnie tutaj w żaden sposób zjumpscare'ować, bo to byłoby bardzo niemiłe i niefajne. Gdzieś tutaj muszę iść, w tym kierunku. Nie wydaje się to być jakieś super... trudne, tu mamy zamknięte. O Jezus, jakiś... Dobra, jeden wielki labirynt, ale tak naprawdę nie straszny labirynt, bo ja ewidentnie widzę, że to jest tutaj. To jest dosłownie tutaj za tymi drzwiami. Czy ja mogę przez tekstury zebrać? Może będzie się... No nie, nie da się. Tu zablokowane, ale tam jest przejście. Tam, tam i gdzieś tu. Dobra, chodźmy tędy, na spokojnie. Da się to zrobić, ewidentnie nie jest to nic nic trudnego. Tu jest przejście za tym, a tutaj? Chwila, moment. Czy tu się da przejść? Bo to jest ewidentnie tu, tak? Dobra, spróbujmy to rozwalić, nie wiem czy to zadziała, jakby trzeba próbować najróżniejszych metod, co nie? Dobra, i atak. Bum. Okej, ewidentnie to nie działa, czyli musimy pójść jakąś inną drogą, która nas zaprowadzi do tego miejsca. Czyli pewnie trzeba będzie się cofnąć i gdzieś wcześniej skręcić. Tylko pytanie, gdzie skręcić? O ile to w ogóle o to w tym chodzi w tej zagadce. Bo może być tak, że my musimy może zrobić kompletnie coś innego. Ja sobie tylko tak gdybam, że o, może to, może tamto. Zamknięte. Tego się nie da otworzyć.
Ha, może jest jakaś dźwignia, która to otwiera? Jestem chyba na bardzo dobrej drodze, tak to wygląda, że to powinno być tutaj. Tylko z obu stron... Nie, to jest... Like, to leży sobie tu... Dobra, nice, nice, mamy 16 na 20, już miałem takie, że to się zlało z teksturami, ja w ogóle nawet tego nie widziałem. Dobra, teraz musimy wrócić, czyli te dwa z oceanarium mamy zrobione. Oceanarium uratowane, w sensie, poza tym, że pływa tutaj wielka pirania przerośnięta wielorybia, to uratowane można powiedzieć, bo zebraliśmy dwa fragmenty klucza. Ostatnie cztery fragmenty klucza znajdują się dokładnie w tamtym kierunku. Obawiam się, że to będą najtrudniejsze poziomy. Bo mam takie dziwne przeczucie, po prostu mam takie przeczucie, że to może być coś mega trudnego. Chociaż te dwa, które tutaj sobie zebraliśmy, były wyjątkowo fajne i przyjemne. Co rzadko kiedy zdarza się w tej grze, żeby takie coś się trafiło, takie wiecie. Łatwe, że po prostu wbijamy i już gotowe. Prawdopodobnie te ostatnie cztery to będzie jakaś katorga, ale kto wie, może nam się przyfarci i może będzie łatwo. Tu jakieś stoliczki są. Okej, ja sobie zapiszę grę, bo mam wrażenie, że zaraz zostanę zaatakowany i mnie gdzieś tutaj cofnie. A tego bym nie chciał. Na pewno mamy małpuchy zrobione i jakieś inne takie rzeczy, które wyglądają na dość trudne. Co my tutaj mamy? Klatka. Jest ten gość w klatce, tak? Okej. To wygląda na coś łatwego. Ewidentnie to wygląda na coś łatwego. Aha, ty jesteś uwięziony. I... tutaj też mamy uwięziony fragment, czyli ja go nie podniosę w żaden sposób, okej. I moim zadaniem będzie tutaj prawdopodobnie coś przesuwać. Naciśnijmy. Oh no! 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 Dobra, czyli tak to działa. Czyli tylko jedna dźwignia przesuwa, że tak powiem, to czego ja szukam. Czyli, że tak powiem, fragmentu mojego klucza. Spróbujmy... Tu jest most! Ej, może... Aha, ja spadłem, dobra, nieważne. Wchodzimy jeszcze raz. Któraś z nich tutaj na pewno będzie dobra. Pytanie, która? Wydaje mi się, że gdzieś pod koniec to musi być. To nie może być tak, że po prostu ona będzie tutaj. Dobra, polećmy w górę i zobaczmy, co się stanie. Siup! Dobra, jestem na samej górze, pięknie. Czy to jest ostatnia? Nie, tam jeszcze są jakieś. Czyli stąd mogę... Czy ja mogę się tam dostać? Czekajcie, sprawdźmy to. Nie, ta była zła. Dobra, przylazł ewidentnie. Ewidentnie przylazł. Czy ta będzie dobra? Siup. Hello? Nie. Może przejdźmy sobie tędy na spokojnie i spróbujmy ostatnią. To mi się wydaje najbardziej rozsądne, że ostatnia będzie... Też nie? Oh my god, to która w takim razie? Sprawdziłem praktycznie wszystkie oprócz tej. Zła, dobra, dobra, a ta? Też zła. Czyli która jest... W ogóle muszę sprawdzić chyba wszystkie. Wiecie, na to wychodzi, że ja po prostu pójdę i sprawdzę dosłownie wszystkie. Dobra, przeładujmy. Podnieśmy żarówkę. Nie, kolego, idź sobie stąd, idź sobie stąd, idź sobie stąd. To może być któraś z tych. Ta albo ta, albo ta. Bo tak, tą sprawdziłem. Nie zadziałało, okej, tą sprawdziłem. Nie zadziałało. Któraś to musi być, może tamta taka na uboczu, ale tamtą też sprawdzałem. Ta nie, ta nie. Dobra, jeżeli zginę to... No to tyle, co nie? Tyle w temacie. Dobra, sprawdźmy te. Nie da się. Dobra, sprawdźmy tą. Uwaga. Czy zaświeci się na zielono? Czy ja mogę w ogóle tutaj... Mogę sobie tutaj wskoczyć? Mogę, dobra, siup. Nope, ale ty jesteś wielki. A, no oczywiście, że musiał mnie zaatakować. A może po prostu ta po środku? Też nie. Niedobrze, bardzo niedobrze. Nie, to nie była ta na samej górze, ale przez chwilę miałem takie... Ej, to chyba ta, to chyba ta. Ale to może być któraś z tych niestety. Albo ta, albo tamta. Tylko do tej się nie da... A mostem da się dostać. Czyli to musi być któraś z tamtych. Wydaje mi się, że wiem, która to może być. W sensie jakby... Chodźmy tutaj. Tutaj mamy most niewidzialny, zgadza się, i nigdy za to mnie pociągnąłem. To jest ostatnia najdalej, jak się da, i też jest zła? Czyli co, wszystkie są złe, na to wychodzi? Przechodząc tutaj obok, zobaczyłem jeszcze jeden most, a mianowicie tutaj. Tylko mam nadzieję, że on się teraz nie ruszy, bo to musi być to. I? Też nie? Co jest grane? To w takim razie, która jest... Która jest dobra? Nic już z tego nie rozumiem. Jest, znalazłem, to była ta. Ja dosłownie wszystkie randomowo zacząłem używać, aż w końcu
aż w końcu trafiłem, a więc się udało. Na szczęście nasz przeciwnik stwierdził, że schody są dla niego zbyt dużym wyzwaniem i się zatrzymał tutaj, więc na spokojnie mogę zebrać sobie kolejny fragment. Mam już 17 shardów z 20. Zobaczmy, gdzie mamy kolejną misję, a kolejne misje są gdzieś tam. Zostały już 3 do wykonania, więc tak naprawdę idzie całkiem dobrze, bym powiedział. Oh no. O nie. Prawdopodobnie wykrakam i teraz będziemy mieli coś mega trudnego. Czemu to jest małpa? Oh my god, tylko nie małpuchy. Dobra, dobra, spokojnie. Szybko. Szybko, szybko. Jedna małpa, na szczęście tylko jedna. Na szczęście tylko jedna. Ja mam się niby dostać gdzieś tam na górę. Okej, spróbujmy, zobaczmy co się wydarzy. Mamy x-iki, więc teraz wiemy, że na x-ach trzeba stawać. I siup. Thank you. Dobra, jestem na górze, więc jestem w bezpiecznym miejscu. I teraz tak. Całe to musimy przejść. Nie wiadomo ile tu jest. Ha, i muszę dostać się tam. Czyli prawdopodobnie, żeby dostać się tam, będę musiał skoczyć z tamtego. Weźmy żarówkę. Jak najwięcej żarówek potrzebujemy. I teraz tak, spokojnie. Tutaj. Jeżeli zejdę tam na dół. Chwila, muszę się rozejrzeć. Jeżeli zejdę na dół, no to koniec, po ptokach. Muszę dostać się jakoś tam. Czyli stąd dostać się wyżej. Tak, tak, im wyżej tym lepiej. Bo tak naprawdę z wysokości możemy też skoczyć i to nam też może gra jakby zaliczyć, że jakby taki cheating trochę, ale nie do końca. Dobra, w górę. Jak najbardziej. Siup. O wow, o wow. O wow. Nie, nie. Małpeczko nie, małpeczko nie, małpeczko nie. Potrzebuję żarówek, potrzebuję żarówek. Jak najwięcej żarówek. Oho, już po mnie, papa, papa. Aktywowała się, no, wiedziałem, wiedziałem. Jak do tej pory jest to chyba najgorsza i najgłupsza zagadka ever, jeżeli chodzi o tę grę, ale znalazłem sposób, a w zasadzie to obejrzałem filmik na YouTubie u 8-bitowego Ryana, który zepsuł trochę grę, ponieważ, no, tego się nie da ukończyć, ja już siedzę tutaj z 3 godziny, widzowie. I tak, trzeba skoczyć na to, a później skoczyć tam. Prawie, prawie. Jest to głupie, ale jeżeli to zadziała, to... O, o, byłem, prawie byłem. Dobra, to da się to ukończyć, ale tylko poprzez zepsucie i zgliczowanie gry. Uwaga, będę skakał i... Udało się, jestem. Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, aby zebrać kolejny fragment klucza. I serio, widzowie, ja spędziłem tutaj 2 godziny tylko po to, żeby zepsuć grę, bo nie da się inaczej ukończyć. Ja nie wiem. Dobra, lecimy. I let's go! Mamy to 18 na 20 shardów zebranych. Naprawdę, ta gra potrafi wykończyć psychicznie. Ona jest gorsza niż FNAF. Gorzej niż w jakimś trudnym fangame'ie FNAF-a tutaj jest. Ale dobra, nieistotne. Wykonaliśmy tę misję. Zobaczmy, co jeszcze nas czeka. Podobno to była najtrudniejsza misja, więc dwie kolejne, a w zasadzie dwie ostatnie, które nam zostały, nie powinny być już takie trudne. Ale kto wie, jak to będzie wyglądało windy. Nie wiem, czy mi się to podoba. Tam trzeba się dostać. Dobra, wejdźmy tutaj. Co mamy tutaj za... Co to jest? The hell is that? Co to za jakaś świnia dzika? What? Dobra, 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 spokojnie. Ja się muszę dostać gdzieś tam, ale to... O, nie, 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 ja się muszę dostać tutaj. Pokaż się. Co to jest? Co to do cholery jest? Nie mam pojęcia. Ale jest agresywne, tego jestem pewien. Więc nie będę nawet podchodził. Tutaj mamy windy z tego co widzę. A także drugie wejście. That's nice, skorzystajmy. Tutaj mamy schodki. Tu mamy wejście. Siup. Dobra, i już mi prawdopodobnie nic nie zrobisz. Gdzie ty jesteś? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Okej, okay, wchodzę wyżej. Dobrze, jesteśmy wyżej. No i co mi to dało? Nic mi to nie dało. Ale okej, okay, ta misja wydaje się naprawdę być łatwiejsza, o ile mnie coś tutaj nie zaatakuje. A jest taka możliwość. Tutaj też nie. Okej, okay, może w tym kierunku bardziej. Aha, dobra, tutaj, ewidentnie tutaj. Jest most, dobra. Siup, dobra, jestem wyżej, to powinno być już łatwe, to już powinno być łatwe. Like, to już jest tutaj, wait, wait, wait. Ja muszę wystrzelić się tu, skoczyć tu prawdopodobnie, dobra, dobra, dobra. Wszystko rozumiem, wszystko rozumiem. Dobra, pyk, użyjmy tego i stąd, z drugiego X-a chyba. Chociaż wait, a tutaj co to jest?
Niewidzialny most. Czy ja mogę wskoczyć, z niewidzialnego mostu i po prostu to chwycić? Czekajcie. A, nie da się. Ale próba była całkiem dobra. I nie spadliśmy na sam dół, więc bardzo dobrze. Wejdźmy sobie tu. Tu będzie most, tak? O ile się nie mylę, jest most, dobra. Hops. I hops. Pięknie. Teraz tutaj. Ewidentnie muszę wybić się tam i stąd chyba skoczyć jakoś? Czy mam to obrócić? Nie, chyba nic z obracania. Dobra, po prostu użyjmy i... Wtedy poszedłem tutaj, bo był ten most, ale dobra, teraz skoczmy i zobaczmy, co się... Dobra, z tego X-a ewidentnie... A, bo tu jest kolejny most! Dobra, i tu jesteśmy. Ale jak będę tu, to ja stąd nie wskoczę. A-a! Ja stamtąd nie wskoczę. Nie da się, czekajcie, czekajcie. A, bo tam jest kolejny most jakiś. Taki, który jedzie góra-dół. Ha! To ci dopiero numer, a jakbym tak... A tam jest... Tak, on jest, ale on jest za nisko. Mhm, dobra, chyba tu. Jestem bardzo bliziutko, nie? Może się uda? Nie da się tak, kurczę, nie da się tak. A bardzo chciałem, żeby się tak dało. Możemy spróbować pójść w tym kierunku, bo wydaje mi się, że skoro tu jest most, to w jakimś celu on musi tutaj być. Tu jest przejście. Tu jesteś ty, a jak wskoczę tu sobie... Mogę tu wskoczyć, nice. Ale tu już mostu nie ma kolejnego. Tam też nie ma, ale tu się za to pojawia. Ciężko to wszystko ogarnąć, powiem szczerze, ale jakoś to musimy zrobić. No nie uwierzycie, skoczyłem sobie losowo stąd tutaj i jestem już na miejscu. Like, po prostu jestem na miejscu. Nie wiem, czy ja scheatowałem po raz kolejny, nie mam pojęcia, ale tam widzę, że mamy kolejny do zebrania szardzik, więc chodźmy od razu do tamtego miejsca i tam mamy te dziobaki. Ej, one są spoko, one są przyjazne, więc... Na spokojnie mogę sobie pójść i chyba nie zostanę zaatakowany. Czekajcie, przeładujmy naszą broń. Cześć kolego, wybacz, ale muszę cię tutaj lekko unieszkodliwić na chwilę, bo muszę stąd się wydostać. Dobra, udało się, pięknie wyszedłem. Potrząśnijmy lampą. Ostatni fragment i mamy to z głowy. Widzowie, zostawcie jedną łapkę w górę, bo poświęciłem się dla was grając w tę grę, bo serio, ona jest dziwna, trudna i początkowo myślałem, że ona będzie bardzo fajna, ale okazało się, że jest... No takim trochę krapem, nie ukrywajmy, ponieważ to jest symulator chyba, nie wiem, obbi. Symulator obbi robloxowego. Otóż obbi na Robloxie były ciekawsze niż to. Jedyne co w tej grze jest fajne to te postacie, które wyglądają dziwnie, szczerze mówiąc. Dobra, nieważne, jesteś przyjazny? Jesteś, ale jak podejdę to pewnie dasz jumpscare. Okej. Tutaj. Wydaje mi się, że to powinno być łatwe. Raczej nic trudnego. Muszę dostać się po prostu na górę. Stąd skoczmy sobie tu. Nie, nie działa w tę stronę. A tu? Most niewidzialny. Aha, mamy to. Dobra, żaróweczka. I teraz tak, stąd tam. Bardzo łatwiutkie, bardzo przyjemne. Czyli ja wychodzi na to, że naprawdę te trudniejsze misje robiłem na samym początku. Okej, dobra. Z drugiego X-a, z drugiego X-a. Tak trochę bliżej może, tak dla pewności. Okej, idealnie. I to już jest tutaj. Ha, ale jest za kratą. Czy ja mogę jakoś... Yes! Cheatowałem po raz kolejny. Nieważne, nieważne. Udało mi się, zrobiłem to. Uznajmy to za jakby moje skille w parkurze. I teraz tak, mamy 20 shardów. Jesteśmy przy wejściu, czyli... Tu muszą być... A, bo to miejsce to był sam początek. O, dlatego to było takie łatwe. Dobra, jestem od razu przy bramie, zebrałem wszystkie klucze. Dobra, otwieramy to. Chociaż nie, chwila, chwila, zanim otworzymy. Zbierzmy żarówki. Max żarówek, okej, otwieramy. Otwieramy wielkie drzwi. Patrzcie, to jest ten klucz, który zbieraliśmy. Te wszystkie fragmenty. Robiliśmy to po to, aby uratować nasze wrocławskie zoo, które, jak widzicie, zostało zainfekowane przez anomalię. A teraz przekręcamy klucz. I co tam będzie? Przypuszczam, że boss, tak mi się wydaje. Albo anomalie wrócą. Raczej musi być jakiś przeciwnik. Zejście do podziemi, no jak żeby inaczej. O! O! Co to jest? Dobra. O, okej, kotek. I ja muszę pociągnąć za właściwą wajchę. Dobra, zapiszmy grę. Ja muszę mieć zapis tutaj gry. Ewidentnie. Za to? Nie. O. Chase'uję. A masz. Ucieczka. Rozejrzyjmy się. Co tutaj jest bliżej?
to była dobra? Tak, to była dobra. Otworzyło się. Jej! Jej! Jak to power must be? What? Co? Wynocha mi stąd! Turn off. The correct power levers must be turned first. Oh! Czyli muszę wszystkie w kolejności włączyć. Ja włączyłem na razie jedną. Co to jest? Dobra, poszedł sobie. Chodzę z naładowaną bronią. Nie, jedna jest włączona zielona. Nie gadajcie, że ja muszę wszystkie włączyć dobrze. Zielona, nice, wynocha. No. Okej. Reload, reload. Czerwona. No, no, no. Bum, ajć, ajć, dorwał mnie. Czy ja muszę od początku? Like 20/20, wystraszyłem się, że to kompletnie mi zniszczyło save'a, ale wychodzi na to, że nie, wszystko jest git. Już się bałem, że coś się zepsuło. Tak więc musimy tam wrócić i jeszcze raz, że tak powiem, naszego kota pokonać. Biegnie kotek, papa kotku, na razie. Dobra, odpalmy kolejną. Zła, dobra. Kolejną, dobra, okej, okay, git, git, git. Naładujmy naszą moc, bo on już pędzi. Nie, uspokoił się. Dobra, nice, nice, nice. Przełączmy tą. Przełączmy jeszcze tą. I ta ostatnia pewnie będzie też dobra, znając życie, bo była na samym końcu, dokładnie tak. I czy już wszystkie zostały uruchomione, które powinny być uruchomione? Jeszcze którejś mi brakuje, dobra, pewnie któraś na początku, znając życie. Więc cześć kotku, przynajmniej ty jesteś łatwym w miarę bossem do pokonania. Co mnie mega cieszy. Okej, okay, czerwona. To będzie ta, to będzie ta. Biegnie, szarżuje. A ty, dobra, to jest catnap, to jest catnap. To jest nowy catnap, tak go nazwijmy, dobra. Chyba wszystkie odpaliłem. No, 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 ale mnie porobił. No zobaczmy, czy mamy tutaj jeszcze jakąś do pociągnięcia dźwignię, czy to już wszystkie. Wychodzi na to, że wszystkie, które były, już uruchomiłem, nie ma więcej. Nie ma więcej. Go away, catnap. Dobra, wszystkie uruchomione. Przyłożyłem rączkę i udało się. Wyłączyłem to dziwne urządzenie. I co? Przestał być agresywny, udało się. Widzowie, uratowaliśmy wrocławskie zoo przed złymi anomaliami. Dajcie znać w komentarzu koniecznie, co sądzicie o grze. Mission complete. Udało ci się, wykonałeś misję. Bardzo dobrze, anomalie zostały tak wypędzone z zoo. Potwory wróciły do Blumordi, gdzie zostały przetransportowane i wyekstraktowane w maszynie, aby dalej je studiować. Dziękujemy za twoje poświęcenie i gratulujemy twojego sukcesu. Udało się, wrocławskie zoo uratowane. Ale ile mnie to kosztowało energii, ile mnie to kosztowało nerwów. Naprawdę, spędziłem w tej grze, widzowie, jakieś 9 godzin, więc chociaż zostawcie mi łapkę w górę na pocieszenie, żebym już nie musiał więcej w to grać.